Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Już tak dziękuję za ten wielki entuzjazm. Jeszcze raz powiem, chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Trochę lepiej. Moi drodzy, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w bardzo poważnym czasie. I wszyscy zdajemy sobie sprawę, że gdzieś dochodzimy do, jako ludzkość, do pewnego punktu granicznego, krytycznego. To zanim nabożeństwo się rozpoczęło, słyszeliśmy gdzieś tam w tle cicho leciała pieśń, która mówi nie bój się. Brat Wojciech stanął i powiedział, i przeczytał nam tekst o pokoju, który mamy w Jezusie Chrystusie. A później znowu pojawiła się pieśń jako pierwsza, która mówi o tym, nie bój się. Nie sądzę, że to zostało w jakiś sposób uzgodnione i zaaranżowane. Ja przynajmniej nie uzgadniałem z nikim. I sądzę, że to jakby wypływa z tego, jak Duch Święty, co Duch Święty, co Pan chce dzisiaj nam swoim dzieciom, temu zborowi, kościołowi powiedzieć. Kiedy tydzień temu. Myślałem, jakie słowo, jakim słowem podzielić się, nawet trochę wcześniej, to zupełnie miałem inne słowa, Ale wczoraj, kiedy, przedwczoraj, kiedy rozmyślałem znowu o tym nabożeństwie, Pan zupełnie pokierował moją uwagę gdzie indziej i to, z czym miałem się kiedyś dzielić, co tak zostało odłożone, zostało wyraźnie położone na moim sercu. I chcę dzisiaj mówić proste poselstwo. Proste poselstwo, które brzmi: Nie bój się i nie lękaj się. Moi drodzy, niby proste, niby oczywiste, a jednak każdy z nas w swoim życiu doświadcza czegoś takiego jak strach, lęk, obawę. Ta, ta, ten strach i ten lęk i ta obawa, jakby płyną, wpływają na nasze życie z różnych stron. Gdzieś to. Się nagle może pojawiać, albo po prostu są ku temu jakieś wyraźne powody i przyczyny. Kiedy usługiwałem w tym minionym tygodniu na pogrzebie, także zaznaczałem, że w tym czasie ostatecznym będzie coraz więcej lęku i strachu, jeśli chodzi o ludzkość. Kiedy otworzymy Ewangelię Łukasza, tutaj o tym wyraźnie czytamy w Bożym Słowie i Pan Jezus. Nam o tym mówi 21 rozdział Ewangelii Łukasza od 25 do 28 wiersza. Posłuchajmy. I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów. Niektóre tłumaczenia mówią, będzie trwoga. Gdy zachuczy morze i fale, Ludzie ondlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. I wówczas ujrzą Syna człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Moi drodzy, nasz Pan Jezus Chrystus mówił dużo Powiem dość dużo i bardzo wyraźnie na temat czasów ostatecznych i swojego powtórnego przyjścia. I tutaj w tym fragmencie Bożego Słowa właśnie Jezus mówi o czasach ostatecznych. I nikt z nas tutaj siedzących nie ma wątpliwości, że my żyjemy w czasach ostatecznych. Ja wiem, że czasy ostateczne datują się od zesłania Ducha Świętego na Kościół, bo. Wyraźnie apostoł Piotr, cytując proroka Joela, mówi: Że w dniach ostatecznych wyleję z ducha mojego na wszelkie ciało. To wyobraźmy sobie, jak teraz bardzo bliskie jest powtórne przyjście Chrystusa, kiedy od tego momentu upłynęło dwa tysiące lat ponad dwa no, tysiące lat może dziesięć lat zabraknie do pełni dwóch tysięcy, licząc. 30, 30, około 30 rok 33, kiedy Duch Święty został wylany w taki sposób, jak prorok Joel zapowiadał. Oto Jezus mówi o tym czasie, i Jezus mówi, że będzie to tak wielkie poruszenie, zanim On powróci, że ludzie będą dostrzegać coś, co będzie się działo wokół nich. Zwróćcie uwagę będą znaki na Słońcu. Będą na Słońcu, na Księżycu i na gwiazdach, a więc kosmos, to co jest wokół nas, będzie dotykane, będzie poruszone w taki sposób, że ludzie na tej Ziemi będą, naukowcy, i nie tylko będą to widzieć, że coś niezwykłego się dzieje. I to będzie powodować coraz większy lęk wśród narodów, bo ludzkość będzie widziała, że dzieje się coś. Ale nie wiedzą co, do czego to będzie zmierzało. Tu wyraźnie słowo Boże mówi: Pan Jezus powiedział, będą, będzie pewna bezradność wśród narodów. Ludzie nie będą wiedzieć, co się dzieje, co nadchodzi i co z tym będzie się wiązało. A gdy to się zacznie dziać? Zwróć, popatrzmy, drodzy, jedni będą przeżywać i doświadczać lęgi trwogę, a Jezus mówi do tych, którzy Mu zaufali, którzy położyli w Nim nadzieję, a gdy się to zacznie dziać, wy, którzy Mi ufacie, wy, którzy położyliście we Mnie swoją ufność i nadzieję, wyprostujcie wy się, podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Dwie grupy ludzi, Jedni będą doświadczać coraz bardziej lęku, strachu i niepewności, twogi. Ale jest grupa ludzi na tej ziemi, która powinna w tym momencie doświadczać zupełnie czegoś innego. Ja wiem, że nikt z nas, nikt z Bożych dzieci nawet nie jest wolny zawsze od lęku, obawy i strachu. Ale możemy być pewni, że jeżeli nasze życie, twoje i moje życie jest w rękach Bożych, to w tym momencie to powinno powodować te wszelkie wydarzenia niezwykłe, czasami szokujące, straszne powinny wzbudzać w Bożym ludzie odwrotny skutek, odwrotną reakcję. Jeżeli tam jest mowa o tym podnieście głowy, wyprostujcie się, to mi mówi o tym, że będzie rosła nadzieja, ufność w Bożym narodzie. Bo człowiek, wiecie, jeżeli się boi, jeżeli się lęka, jeżeli się tworzy, to raczej się kuli. Nie jest gotowy podnieść swojej głowy wysoko, Ra raczej jest w stanie zakryć swoją głowę przed tym, co nadchodzi. Ale człowiek Boży, który położył swoją ufność w Bogu, ja wierzę, że Duch Święty, który jest w nas, że Duch Boży, który jest z nami. Będzie sprawiał odwagę, będzie sprawiał w nas nadzieję, będzie sprawiał w nas to, że będzie lud Boży podnosił swoją głowę z ufnością ku niebu, pomimo tego wszystkiego, co będzie się działo, bo zbliża się nasze odkupienie. Amen. Tak właśnie będzie i to nie będzie coś, co będzie wynikiem tylko siły nas, ludzi, ale wierzę, że Ten, który jest dany nam jako pocieszyciel od samego początku istnienia Kościoła, Jezus to wyraźnie powiedział: Nie zostawiam Was samych, nie zostawiam Was sierotami, pocieszyciel Duch Święty przyjdzie do Was i będzie z Wami. I On udziela nam na dzisiaj i będzie udzielał nam odwagi i siły i zachęty. Słowo nie bój się, ktoś policzył, jest, występuje, ja myślę, 365 razy. Czyli na każdy dzień, jeżeli otworzycie niektóre miejsca Biblii, to co chwilę możecie się natknąć albo potknąć, od to wyrażenie nie bój się, nie lękaj się. Jakby każdy, na każdy dzień Pan Bóg przygotował dla swojego dziecka, rano się budzisz i Bóg mówi do Ciebie: nie bój się. Nie bój się i nie lękaj się. To jest takie, to co, to co wypływa z Bożego serca w stosunku do, do swoich dzieci, do, do swojego ludu. Oto oblubieniec powraca. I Słowo Boże mówi, że Jego przyjście będzie nagłe, Jego przyjście będzie niespodziewane, Jego przyjście będzie takie, że Kościół wierzący będą na w mnieniu oka. To są łamki sekund. Ci, którzy są w nim ci, którzy są blisko Niego, ci, którzy Go umiłowali, będą pochwyceni, zabrani, pójdą na spotkanie z Panem. I Biblia mówi, i tak zawsze, na zawsze będziemy z Panem. Amen? To jest moment. Dzisiaj ludzie sobie mówią, bardzo często człowiek sobie mówi: Ja jeszcze mam czas, ja o zbawieniu pomyślę jutro, ale nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz. Ja wam powiedziałem niedawno o naszym przyjacielu. Życie zabrane jest czasami bardzo gwałtownie natychmiast. Oto mamy plany, oto mamy nadzieję, oto coś wspaniale się rozwija i nagle przerwana jest nić życia człowieka. Oto oblubieniec przychodzi. Pamiętacie tą przypowieść o mądrych i głupich pannach z 24 rozdziału, z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza? Oto oblubieniec przychodzi, rozległ się krzyk, oto idzie. I każdy musi być gotowy. Każdy powinien sprawdzić, i myślę, że cała ta sytuacja, która wzbudza tak wiele niepokoju, to zagrożenie tą, tym covid i tak dalej, z jednej strony to tworzy tą atmosferę strachu, niepewności, prawda? I ludzie są czasami tym porażeni, ale z drugiej strony dla ludu Bożego jest to dobry taki sygnał, takie żółte światło, abyśmy sprawdzili naszą relację z Bogiem. Abyśmy sprawdzili, czy, jak, czy chodzimy z Panem, czy, czy jesteśmy tymi, którzy blisko trzymają się Pana. Nie wyobrażam sobie, wiecie, co będzie za trwoga, co będzie za czas. Myślę, że niektórzy będą w obłęd wpadać, kiedy nagle Kościół zostanie zabrany, Chrystus przyjdzie, a oni zostali tutaj, na tej ziemi. To ja, ja myślę, co będzie się działo wśród młodych, starszych, dorosłych dzieci, którzy mówią: Oto przecież chodziłem na szkółkę, słuchałem Ewangelii, byłem w Zboże i oto nie posłuchałem tego wezwania nigdy nie zainteresowałem się Chrystusem. Będzie trwoga, będzie rozpacz, będą się dziać dziwne rzeczy. A, a co dopiero, jeżeli ktoś należał do Pana, ktoś kto chodził z Bogiem i nagle zawrócił, odwrócił się jak demas, umiłował świat doczesny i odszedł i wzgardził łaską? W każdym razie Jezus wyraźnie tutaj mówi: ludzie będą omdlewać trwogi w oczekiwaniu na to, co nastąpi. Ale wy, boży ludzie, wy, boże dzieci, którzy położyliście nadzieję i ufność w Bogu, podnieście wasze głowy, wyprostujcie się, nie pozwólcie się jakby wtłoczyć, nie pozwólcie temu lękowi i strachowi, aby on był także waszym udziałem, bo Chrystus jest naszym pokojem. Bo przecież, tak jak już słyszeliśmy, to nie ćwiczenia jogi, medytacji i inne mają nas prowadzić w stan jakiejś bogości, pokoju i nie wiadomo, i szczęścia, jak się obiecuje. Wręcz odwrotnie, doprowadza to do zupełnego oddzielenia, oddalenia od Boga. Bo za tym kryją się duchy nieczyste, zwodnicze. Ale Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że jest tylko jedno źródło pokoju. Jest tylko jedna osoba, która może dać pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Jedna osoba, która jest w stanie wypełnić siebie i niepokojem pośród największego zamieszania i zawirowania tą osobą jest Jezus. Jezus mówi, że On daje swój pokój. Moi drodzy, żeby się nie bać, żeby się nie lękać. Kiedy Bóg mówi w swoim słowie 365 razy na pewno, co najmniej, żebyś się nie bał, żebym, żebym ja się nie bał, po prostu muszę coś z tym zrobić. Możesz się dalej bać, możemy się dalej lękać, bo ja muszę być gotów zaufać temu, który do mnie mówi: nie bój się i nie lękaj się. Ten pokój. To zabezpieczenie, które jest w Bogu, ono staje się Twoim i moim udziałem, kiedy ufam Bogu. Zobaczmy do tej samej Ewangelii, Ewangelii Łukasza, 12 rozdział. Czytamy tak, od 4 do 8 wiersza: Powiadam zaś Wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. A potem nie mają już nic do zrobienia, ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam, tego się bójcie. Czy nie sprzedaje się pięciu rubli za dwa grosze, a ani o jednym z nich Bóg nie zapomina? Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone, nie bójcie się, więcej znaczycie niż wiele wróbli. Powiadam wam: każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja się zaprę przed aniołami Bożymi. Oto Pan Jezus wyraźnie uczy nas, przed kim. Wobec kogo powinniśmy mieć bojaź, wiecie to słowo i w języku greckim i hebrajskim oznaczające strach i lęk, ono jednocześnie także oznacza, w zależności od kontekstu, cześć, szacunek. A więc kiedy Bóg mówił do Izraela w Starym Przymierzu, że mają się Go bać, to czasami jest to albo bardzo często przetłumaczone, że mamy czcić Boga. Bojaźń Boża jest niczym innym jak prawdziwym oddawaniem czci i chwały Bogu. Brak bojaźni Bożej powoduje, że ludzie nie są zainteresowani tym, aby czcić Boga w swoim sercu. Tutaj Jezus wyraźnie mówi i, i o tym: nie bójcie się ludzi. Nie bójcie się tego, co oni mogą wam zrobić ze względu na moje imię. Nie bójcie się tego, bójcie się mnie, bójcie się tego, który może zabić i wrzucić do piekła. Tego się y, mamy, mamy bać. I tutaj dalej y, czytamy takie y, niesamowite, niesamowite y, słowo. Jezus mówi: "Powiadam zaś wam przyjaciołom moim. Czy jesteś przyjacielem Jezusa? Czy zostałeś przyjacielem Jezusa? Czy nawiązałeś z nim przyjaźń?" Jak mogę nawiązać przyjaźń z Jezusem? Tylko w jeden sposób: przez wiarę, przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Kiedy ty i ja przychodzimy z naszymi grzechami, z naszym brudem, mówimy: Jezu, oto jestem, wybacz mi, przyjmij mnie. I wtedy zaprzyjaźniasz się z Jezusem. On jest gotów ci przebaczyć, on jest gotów cię przyjąć, oczyścić. I przyjść do Twojego serca, do Twojego życia. W żaden inny sposób nie możesz zaprzyjaźnić się z Jezusem. Powiadam Wam moim przyjaciołom. Pamiętacie, Jezus mówi do apostołów w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Mówi, już Was nie nazywam sługami, ale nazywam Was moimi Przyjaciółmi, dlaczego? Bo wy postanowiliście wypełnić moje słowo, bo ten jest moim przyjacielem, to czyni słowo, które do Niego powiedziałem. A więc, jeśli stałeś się przyjacielem Jezusa, jeżeli masz tą świadomość, że Bóg przebaczył Ci Twoje grzechy, jeżeli jesteś pojednany z Nim przez to zaufanie w świętą krew Jezusa, przelaną na krzyżu Golgoty, to On mówi wyraźnie: Nie bój się. Nie lękaj się. On mówi coś dużo więcej. Jesteś więcej wart niż pięć rubli. Czy on zna liczbę włosów na Twojej i na mojej głowie? Popatrzcie, czy nie sprzedaje się pięciu rubli za dwa grosze? Kto dzisiaj handluje wróblami? Kiedyś Chińczycy postanowili wybić w kraju wszystkie wróble. No tak, I, i, i śmialiśmy się, i tak to wyglądało, że każdy Chińczyk na drzewie i z kijem próbuje tego wróbla zabić. No ale później się okazało, jak pozabijali wróble, że nagle inne szkodniki zaczęły, zaczęły bo została zachwiana symbioza w całej przyrodzie. W tamtych czasach wróble miały jakąś wartość, może stanowiły coś na ofiarę. Nie wiem, wróble, kto daje. No w każdym razie dawał, wtedy Jezus mówi, ale o żadnym z nich, o tym najmniejszym wróbelku, żadnym z nich Bóg nie zapomina. Interesujecie los jakiegoś wróbla? No, żlitujemy się, jak zobaczymy takiego małego wróbelka zjedzonego czy zabitego przez Kota. Jest nam przykro. Ale tak nie myślimy o tym. Ale Jezus skoro, Jezus, skoro Bóg nie zapomina o małym wróbelku i dla Boga to jest jednak ważne, to o ileż bardziej Was, o ileż bardziej nas, mówi Jezus, o ileż bardziej On myśli o Tobie i o mnie, mogę powiedzieć, ważniejszy jestem niż wszelkie wróble na tej ziemi. On liczy włosy na Twojej i na mojej głowie. Ja mówię, czasami z jednym ma większy może Bóg problem, ze mną już mniejszy. On liczy włosy. A to jest niesamowite, jeżeli Bóg nawet zna liczbę włosów, wiecie, te włosy, które nam siwieją z powodu trosk, starości. A on ciągle wie, jaka jest liczba. To mi mówi o wielkiej Jego miłości do nas, o wielkiej Jego trosce o nas. To mi mówi, że On zwraca uwagę na każdy szczegół w Twoim i w moim życiu. A więc możesz powstać dzisiaj i chciałbym, żebyśmy wychodzili dzisiaj z tego zgromadzenia i powiedzieli: Nie będę się bał, dlatego że mój Pan, mój Bóg się o mnie troszczy zawsze. Amen. On jest ze mną 24 godziny na dobę, jeśli wróbel ma dla niego znaczenie, o ileż bardziej Twoje i moje życie, za które On oddał na śmierć swojego jedynego syna. Powiadam Wam, moim przyjaciołom nie bójcie się. Wiecie, czasami potrzebujemy tak stanąć w swojej komorze modlitwy, czy w zgromadzeniu i powiedzieć: Panie, nie boję się! Kiedy strach, lęk gdzieś tam się czai i pojawia. Kiedy nagle przychodzi jakiś, jakaś obawa i lęk, powinieneś stanąć i w imieniu Jezusa powiedzieć, nie boję się, bo jestem przyjacielem Jezusa Chrystusa. On jest moim przyjacielem, a On zabrał wszelki strach i lęk z mojego serca. A jeżeli On się tam pojawia, to Mu go oddam. Bo On jest moim i Twoim Zabezpieczeniem, On jest Twoim i moim pokojem, nie bójcie się. Więcej znaczycie niż wiele w rubli, mówi Pan Jezus. Abraham został nazwany przyjacielem Boga. Dlaczego? Dlatego, że Abraham wierzył, ufał Bogu cały czas. Były momenty, że Abraham miał lęgi, strach. Były, były momenty, że Abraham przez lęgi, strach dopuszczał się kłamstwa, y, manipulował. Nie wyszło mu to na dobre. Ale czy Bóg przestał go kochać? Nie. Było to złe, co on zrobił. Ale Boża miłość była ponad tym. I on, on y, wracał z powrotem na te właściwe tory, aby podobać się Bogu, aby ufać Bogu. Przyjaciółmi Boga są ci, którzy czynią to, co On przykazuje, mówi Jezus w Ewangelii Jana 15:14. Jesteście moimi przyjaciółmi, gdy czynić będziecie to, co Wam przykazuję. Przyjaciółmi Boga, tak mówi Psalm 25, wiers 14. U nas jest to troszeczkę inaczej przetłumaczone, ale tam jest. To słowo można oddać tym, tym właśnie słowem przyjaciel. Przyjaciółmi Boga są ci, którzy boją się Pana, czyli czczą Boga, mają respekt przed Bogiem, honorują Boga, którzy, od, którzy ze względu na bojaźń Bożą, stronią od tego wszystkiego, co Bogu się nie podoba. Jeśli obecne wydarzenia, drodzy, Powodują w Tobie i we mnie zwrócenie uwagi na moją osobistą więź z Bogiem, kiedy zadaję sobie pytanie: Czy jestem gotowy, kiedy On przyjdzie? Czy gdyby przyszedł dzisiaj? Czy ja jestem gotowy? Jeżeli ta cała sytuacja, to całe zamieszanie nie wiemy, jak to się skończy nie wiemy, mamy różne plany. Ale co do jednego powinniśmy być zdecydowani. Moim celem nie jest to miejsce tutaj na Ziemi. Amen. Ja ciągle tu jestem pielgrzymem i nie mogę o tym zapomnieć. Moim celem, moim szczęściem, to do czego zmierzam jest być z moim Panem i Zbawicielem. Wszystko inne jest nieważne, jest drugorzędne, nie ma znaczenia. Bo co z tego, żebym pozyskał cały świat, zdobył sławę i tak dalej? Ale nie był z nim. Kiedy to wszystko spłonie i nie pozostanie tutaj nic, Słowo Boże wyraźnie mówi: niebo i ziemia w ogniu stopnieją. Bóg zwinie ciała niebieskie jak szatę. Jest taki piękny poetycki obraz. Nie wiem, jak on to zrobi, ale skoro potrafił stworzyć tak niesamowity kosmos, takie przestrzenie, tak niesamowite rzeczy, to znaczy, że on ma moc. Hallelujah! Słuchajcie, my służymy, należymy do wielkiego, potężnego Boga. Czasami jakby zapominamy o tym, że On jest ponad tym wszystkim, co się dzieje tutaj na Ziemi, co się dzieje w kosmosie. Co chwila gdzieś tam czytamy: O, jakaś astro. Pomóżcie mi. Asteroida, jakaś asteroida pędzi spręt, ona, ona gdzieś już blisko jest ziemi, a później nam mówią, że ileś tam tysięcy kilometrów od ziemi. A ja myślę, aha, czy tam astero asteroida pędzi z taką prędkością, mogę iść spać spokojnie. Dlatego, że wiem, że wszystko w swoim ręku ma mój Bóg. Ja się nie muszę bać. Wiecie, tworzą różne historie, tytuły takie, żebyśmy tam zaglądnęli, a później jeszcze więcej się bali. A kiedy otwierasz Biblię, Bóg mówi: "A ja chcę, żebyście odpoczywali we mnie, mieli pokój we mnie, mieli radość we mnie i nie mieli tego całego zamieszania, który powoduje strach i lęk. Bo strach i lęk powoduje zamieszanie. Zabiera nam odwagę, paraliżuje nas. Powoduje, że przestajemy logicznie myśleć, nie mamy oceny właściwej sytuacji. Wiecie, że z powodu lęku i strachu możemy wszystko się wspaniale nauczyć, ale lęk i strach i stres powoduje, że klasówkę zdałem na dwa, a nie na pięć. No, ja mówię według starego systemu. Akurat nie mam na myśli siebie, ale my wiemy, co to znaczy. Gdzie czasami proste rzeczy, oczywiste rzeczy, i my tracimy, i zapominamy, i nie wiemy, i, i, co, co się dzieje, bo to czyni właśnie strach. A Bóg mówi: Nie bój się i nie lękaj się. Ten strach jest coraz większy, bo widzimy, co z pracą, co z, naszym, z naszymi finansami, i tak dalej, i tak dalej, co z naszymi dziećmi, co będzie jutro. Będzie lęk bezradnych narodów. Ale Bóg Tobie i mnie mówi: pokój Tobie, nie bój się, nie bój się. Skoro ja wiem, jaka jest liczba włosów na Twojej głowie, to znaczy, że ja mam absolutnie wszystko pod swoją kontrolą, więcej. Skoro ja znam liczbę włosów na Twojej głowie, każdego, nie wiem, ponad 7 miliardów ludzi, i Bóg zna liczbę włosów, każdego. To znaczy, że jego interesuje moje i Twoje życie. Strach jest ogromną bronią przeciwnika. Diabeł poprzez strach wywiera na nas presję. Poprzez strach chce spowodować, żebyśmy się wycofali, aby nie iść za Bogiem, nie iść za Panem. Strach. On w różnoraki sposób. Jeśli jesteś bożym dzieckiem, chce ci zabrać pokój poprzez strach i lęk. Kiedy nie jesteś bożym dzieckiem, chce cię zatrzymać, abyś nie przyszedł do Chrystusa. Bo on nie chce, aby ktokolwiek był zbawiony. A z kolei Pan Bóg chce i zabiera wszelki lęk i strach. Pamiętacie, co. Paweł napisał przed śmiercią do swojego przyjaciela, syna w wierze, mówi nie dał nam Bóg ducha, strachu, bojaźni, lęku, ale ducha mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie bój się Tymoteuszu, stój odważnie przy Panu, nie lękaj się. Kochani, dzisiaj naprawdę ludzie potrzebują usłyszeć dobrą nowinę. Oto pośród tego całego zamieszania, a sądzę, że będzie to coraz bardziej się pogłębiać w różnych dziedzinach. Łącznie, jak, słyszeli, jak czytaliśmy na samym początku, będzie to dotyczyło to ciał niebieskich, będzie to się działo. Ludzie dzisiaj potrzebują usłyszeć, że jest jakaś nadzieja, że są ludzie, którzy mają pokój w sercu pomimo wszystko, że są ludzie, którzy pokazują drogę i pokazują kogoś, kto jest źródłem pokoju bezpieczeństwa. I tym ludem są ci, którzy stali się przyjaciółmi Chrystusa. Popatrzcie, ileż to razy strach przed ludźmi ograbia ludzi z Bożego Zbawienia. Strach przed ludźmi. Ludzie nie boją się, co Bóg pomyśli. Co Bóg ma do powiedzenia w tej sprawie? Ileż to razy strach przed drugim człowiekiem, przed bliskim, kimś w rodzinie powoduje, że już bym uwierzył, już bym zdecydował się iść za Chrystusem. No ale co powie ktoś z mojej rodziny, ciotka, wujek, mama, ojciec? I człowiek się wycofuje. To jest broń przeciwnika. I bardziej boimy się i honorujemy człowieka śmiertelnego niż tego, który wzywa nas, abyśmy zostawili wszystko i zdecydowali się iść za nim, abyśmy byli gotowi stracić wszystko dla niego i iść za nim. Strach. Moi drodzy, to ten strach przed ludźmi powodował, że Charles Finney, jeden z największych kaznodziei, zanim się nawrócił, był prawnikiem, adwokatem. Znanym swojej miejscowości. I Bóg zaczął przemawiać do jego serca, i on wiedział, że powinien przed Bogiem uklęknąć, wyznać swoje grzechy i zaprosić Chrystusa do swojego życia. I kiedy szedł do swojej kancelarii adwokackiej, on, mówi tak, czuje tak ogromne Boże dotknięcie w swoim sercu, tą świadomość grzechu, że zboczył z tej swojej drogi, poszedł do jakiegoś zagajnika a uklęknął, aby tam wyznać grzechy i zaprosić Chrystusa do swojego życia. I nagle coś poruszyło się w krzakach i on zerwał się natychmiast i zaczyna się rozglądać, czy go ktoś tutaj nie widzi. Znowu uklęknął i ledwo zaczął się modlić, znowu coś usłyszał i szybko wstał. Czy go ktoś nie widzi? I tak chyba było do trzeciego razu, a nagle uświadomił sobie i powiedział... Taką rzecz, ja grzesznik, będę się wstydził drugiego grzesznika przyjść do Chrystusa? Niech mnie tu wszyscy widzą, jeżeli tu ktokolwiek by był: uklęknął i pokutował, i swoje życie powierzył Chrystusowi. I on już nie szedł do kancelarii, on frunął do kancelarii. Kiedy przyszedł do kancelarii, jego przełożony popatrzył na niego i mówi: Panie Finej, Pan jaśnieje. Co się z Panem stało? A on mówi, swoje życie oddałem Jezusowi Chrystusowi. Teraz mam pokój, teraz wiem, że jestem bezpieczny i nie muszę się bać i lękać. Strach przed ludźmi powoduje, że odwracamy się od Zbawiciela, zostawiamy największe zbawienie, bo zależy nam bardziej na opinii ludzi. A gdzie jest bojaźń przed Panem? Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. I później już nic nie mogą uczynić. Bójcie się tego, który ma moc zabić i wrzucić do piekła. Tego się bójcie. A pamiętamy wszyscy apostoła Piotra, który zaklinał się, mówi ja nigdy się Ciebie nie zaprę. Nigdy, choćby wszyscy moi koledzy z naszej dwunastki, choćby wszyscy się Ciebie zaparli. Ja się Ciebie nie zaprę. Źle jest budować na swoim własnym zadufaniu w sobie. Zawsze się potkniesz. Kiedy jesteś zadufany, kiedy człowiek jest zadufany, taki wysokomyślący o sobie. O, ja nie zawiodę Pana, nie zawiodę Boga. Jezus mówi, Piotrze, trzykroć się mnie zaprzesz. Nie ja, panie. I wystarczyły młoda dziewczyna, jakaś służąca, jakiś mężczyzna. Ty też byłeś z nim. A on mówi: tam słowo Boże mówi, zaklinał się. Nie znam tego człowieka, nie wiem o kim mówisz. Zobaczcie, co strach może spowodować, że, jesteśmy, że człowiek jest gotów zaprzeć się, wyprzeć się wręcz zbawiciela. Nie wiesz, nie wiesz co mówisz kobieto, nie było mnie tam, nie znam go, na oczy go nie widziałem. Trzy lata z nim chodzi, ale on go nie widział, na oczy nie słyszał. Ktoś tak ładnie napisał w jednej książce, pisząc o tym wydarzeniu: Piotr nie stracił wiary. Wiecie dlaczego nie stracił wiary? Co było z tym świadectwem, że on nie stracił wiary? Gorzko zapłakał, i pokutował, i szukał przebaczenia, bo gdyby stracił wiarę, nie było w nimby tego dobrego owocu, tego opamiętania, tej refleksji i tego głębokiego szukania, łaski i przebaczenia. Kiedy patrzę na naszego Pana i Zbawiciela, czy On nie doświadczał lęku i strachu? Pamiętacie ogród gród i tam Ewangelista Mateusz w 26 rozdziale, w 37 wierszu wyraźnie napisał, że Jezus odszedł się modlić i trwożył się, lękał się. I ja myślę, że największą obawą trwogą napawało go to, że przyjdzie taki moment kiedy Ojciec odwróci swoje oblicze od Niego i On wołał, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. On się bał tej chwili, tego momentu ciemności, która miała nadejść w Jego życiu z powodu Ciebie i mnie. Trwożył się, ale przełamał strach. I pamiętacie, w jaki sposób przełamał lęgi strach? Poddając siebie pod wolę Ojca. Wykonując wolę Ojca. Nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Moi drodzy, strach i lęk muszą ustąpić, kiedy Ty i ja jesteśmy gotowi zaprzeć się samych siebie, kiedy jesteśmy gotowi stracić życie dla Pana, kiedy wyznajemy wyraźnie i przyznajemy się do Niego, on napełnia nas swoją odwagą i swoim pokojem. Ale strach, jeśli mu na to pozwolimy i diabłu przez strach pozwolimy działać, dotykać naszego życia, ograbi nas ze wszystkiego. Doprowadzi nas do takiego momentu, że nawet się nie zorientujemy, że będziemy odwracać się od żywego Boga, żeby uratować za wszelką cenę tą namiastkę życia. A Jezus mówi: Kto chce swoje życie zachować, straci je. Ale kto je straci dla mnie i dla Ewangelii, znajdzie je, zachowa je. Strach przed śmiercią dotyka każdego człowieka. Każdego. Moi drodzy, w Egipcie mamy potężne grobowce piramidy. I tam gdzieś w, w tych piramidach. Gdzieś tam złożony był sarkofag z, z, z mumifikowanym farao, ciałem faraona. Tam był cały jego dwór razem z nim służ, służący, i tak dalej. Całe bogactwo, bo mu, mówili, że tam po drugiej stronie no, on musi mieć zaopatrzenie i służbę, i w ogóle. Ale jest, był strach. Co jest? Wiecie, śmierć jest czymś bardzo poważnym, bardzo istotnym. Biblia nazywa go, Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale nazywa śmierć ostatnim wrogiem, który będzie pokonany. On już jest pokonany, bo Chrystus pokonał śmierć. Umarł i zmartwychwstał, i więcej nie umiera. Ale też ci, którzy Jemu zaufali, choćby, choćbyśmy umarli fizycznie, żyć będziemy na wieki. Amen. Ale jednak śmierć a Pawa lękiem i strachem. Tak było i tak jest. Czasami więcej, czasami mniej. Słowo Boże nam mówi, że Chrystus przyszedł, aby wyzwolić nas od tego lęku, strachu przed śmiercią. To dlatego apostoł Paweł, jak czytaliśmy, mówiliśmy w czwartek, dlatego apostoł Paweł mógł powiedzieć, życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć? Śmierć zyskiem. Człowieku, jak Ty możesz mówić, że śmierć jest zyskiem? Tak. Bo przecież Ty i ja staliśmy się uczestnikami w Chrystusie życia wiecznego. On jest naszym życiem wiecznym i On nas przeprowadza przez tą śmierć. On zwyciężył śmierć i zabrał ten lęk i strach z serca Bożego Dziecka przed śmiercią. Nie tak dawno mama naszego przyjaciela. Jednego z pastorów, który jest zaprzyjaźniony z naszym zborem, była w szpitalu. Nie wiem, koło 90 lat. Leżała obok innych osób, to jeszcze było przed tą całą pandemią. I w pewnym momencie ta staruszka usiadła na swoim łóżku, i zaczęła śpiewać pieśń ze śpiewnika pielgrzyma, która mówiła o. Jej nadziei, o jej ufności, jaką ma w Jezusie Chrystusie i szczęściu, jakie ma w Jezusie Chrystusie. I położyła się i zasnęła, i już się nie obudziła. Co za nadzieja, co za wiara, co za pokój, kiedy człowiek odchodzi. I oto wie, że jest pojednany z Bogiem, wie, że ma Boży pokój. Duch Święty poświadcza mu w jego sercu, że jest własnością Pana i nie musi się bać i lękać śmierci. Jest gotowy, gotowy, aby odejść. Życiem dla mnie jest Chrystus, a śmierć jest dla mnie zyskiem, i to może powiedzieć nie tylko apostoł Paweł, ale każdy, który jest przyjacielem Jezusa Chrystusa. Każdy, który swoje życie powierzył Chrystusowi. Moi drodzy, ileż to razy strach zatrzymuje chrześcijan przed wypełnieniem zadania, które Bóg im powierzył. Pamiętacie przypowieść o talentach. I ten człowiek, który miał ten jeden talent, kiedy pan przyszedł, wziął, wykopał, on go wcześniej zakopał, wykopał go i mówi, tu masz swój talent. Dlaczego go nie dałeś do banku? Dlaczego nie zrobiłeś, nie obracałeś? Dlaczego nie posłużyłeś się, aby, aby pracować dla mojego królestwa? On mówi, bałem się i zakopałem. Kochani, każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, każdy z nas przez Boga jest obdarowany talentami, darami, pewną siłą, zdolnościami. Kiedy patrzymy na to wszystko, co tutaj jest robione, to pokazuje, jak wielkie talenty są złożone w naszych rękach, w waszych rękach, w głowach, koncepcje, myśli i tak dalej. Ale też i w tym, tym duchowym aspekcie. Bojąc się, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi o to, co masz, co Twoje. A Pan mówi, ja nie jestem zadowolony z tego. Dałem Ci to po to, abyś tym służył, abyś tym obracał, aby to było błogosławieństwem dla mojego Kościoła i Królestwa. Nie żyłeś przecież dla siebie. I pamiętajmy, drodzy, nikt z Bożych dzieci nie żyjemy dla siebie. Ale jak mówi apostoł Paweł w Liście do Koryntian, ale żyjemy dla Tego, który za nas umarł i dla nas z martwych stał. Już nie jest tak, że teraz tylko ja nie żyjemy, aby służyć sobie i służyć Panu. Strach pozbawia nas odebrania największych Bożych obietnic. Zobaczmy, kiedy Izrael był na pustyni i później Bóg mówi, weźcie tą ziemię obiecaną, tą obietnicę ziemi, weźcie. Oto jest czas, macie wkroczyć. I pamiętacie, co się wtedy stało? Ogromny strach. Nie wiem, czy Mojżesz zrobił dobrze, zgadzając się na taką propozycję, którą mu złożono. Wiecie, różne są propozycje i ta wydawała się dobra, bo zaproponowali Mojżeszowi pośli wywiadowców. To nie było słowo od pana, to była propozycja od ludzi. Poślij wywiadowców, i możecie mówić, dobry pomysł. No tylko, że ci wywiadowcy, jak wrócili, to wiecie, jak to wyglądało z tą relacją. Na dwunastu dziesięciu zaczęło płakać, narzekać, rwać włosy z głowy, co my tu robimy. Tam są warowne miasta, tam są waleczni ludzie, tam są olbrzymi. Strach zaczął wypełniać ich serca i umysły I tak, jak tsunami przeszło przed lud Izraela i wszyscy zaczęli się bać. Wtedy rzekłem do was, nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie. Pan wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie, a także na pustyni, gdzie jak widziałeś, Pan twój Bóg nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dziecię przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Nie wiem, czy to robicie, ale czasami siadam przed obliczem Pana i wspominam zwycięstwa z przeszłości, błogosławieństwa z przeszłości, cuda z przeszłości, których mogłem doświadczyć, chodząc z Bogiem. To mi pozwala patrzeć do przodu. Taka Krótka retrospekcja do tyłu pozwala mi nabierać odwagi i zachęty. Był Bóg wtedy ze mną, Bóg wtedy uczynił to, Bóg dokonał takiego cudu, takiego uzdrowienia, objawił się w swojej mocy. To znaczy, że będzie ze mną dziś i jutro i pojutrze. Amen? On jest wierny. Hallelujah. Bóg jest wiernym Twoim i moim przyjacielem. Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Możesz oprzeć się jego ramię, i strach wypełnił ich serca. I to był koniec. Stracili obietnicę wszyscy od 20 roku życia w pomarli na pustyni. Nie odebrali obietnicy. Zastanawiam się, ile Bożych obietnic? Ile błogosławię, mogę, możemy utracić, ty i ja, możemy utracić z powodu strachu i lęku, bo nie chcemy iść do przodu, nie chcemy uchwycić tego, co Bóg ma dla nas. Moi drodzy, powiem coś takiego, że Bóg, kiedy prowadzi nas, stawia przed nami wyzwania przekraczające Twoje, moje możliwości. Zawsze. To zadanie, które Bóg ma przed swoim kościołem, przerasta totalnie kościół. Po co? Dlatego, abyśmy nie polegali na sobie, ale polegali na żywym Bogu. Amen. Nikt z nas nie jest w stanie nikogo nawrócić. Nikt z nas nie jest w stanie nikogo zrodzić do nowego życia. Nie. To przerasta Twoje, moje kościoła możliwości. Tu potrzebny jest Bóg. Duch Święty, swoją mocą, swoją siłą przekonania, aby zatwardziałe serce, twarde dla Boga, zamknięte, poruszyć, dotknąć, aby zobaczył taki człowiek, że bez Jezusa idzie na zatracenie. Oczywiście, że Bóg nikogo nie zmusza, On tylko pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, rzuca światło na nasze życie, w jakim jesteśmy. A my dokonujemy decyzji, wyboru, co z tą prawdą zrobić, którą, w którą Bóg zaczyna nas wprowadzać przez obecność ducha i moc Słowa Bożego. Wiecie, wielokrotnie ludzie przez strach nie odebrali mocy ducha świętego. Pomyśleli, że może nie wiadomo, co się stanie, i przeciwnik to wykorzysta i odbiorą jakiegoś innego ducha. Strach! Ileż to razy strach powoduje, że już chciałeś się pomodlić na głos, mówisz. Następnym razem, boję się, lękam się. Dobrze to było dzisiaj, jak wielu z nas zaczęło podnosić głos i dziękować. To jest odwaga, którą powinniśmy mieć. On jest godzien chwały i dziękczynienia i uwielbienia. On, nie muszę się bać. Powinienem otworzyć usta, to diabeł chce zamknąć i zamyka usta kościoła. Ileż to razy, wiecie, ludzie do mnie przychodzą, pastorze, rok temu modliłeś się o mnie i Bóg mnie uzdrowił. Ja mówię, to co robiłeś przez ten rok? Bo ja się bałem. Człowieku, co robiłeś przez ten rok, kiedy Bóg cię dotknął, kiedy Bóg uczynił cud, i kościół powinien usłyszeć, że żywy Bóg działa pośród nas. A ty nie powiedziałeś tego. Ograbiliśmy Boga z chwały? Ograbiliśmy czy nie? Z wdzięczności. Kościół ze świadectwa. Diabeł jest mistrzem. Aby nas kontrolować, wpływać na nas, wzbudzać lęk i obawę. Kościół to zgromadzenie jest czymś szczególnym. Jesteśmy rodziną Bożą. Nie musisz się bać. Jeżeli Twoje moje serce jest szczere, uczciwe, jak dziecka, to moje słowa mogą być proste. Nikt tego nikomu nie weźmie za złe. Amen. Nie muszę się bać. Ileż to razy Bóg do mnie, czy do ciebie mówi, dał jakąś obietnicę, ale lęk i strach. A może to rzeczywiście, to mi się tak wydaje. Bóg mi powiedział, że to, to uczyni, żebym to i to zrobił. Ale ja, czy ja mogę coś takiego zrobić? Czy Bóg się rzeczywiście mną posłuży? No to spróbuj, zaufaj. Powiem tak, nawet najwięksi boży ludzie wiary przeżywali strach. To nie znaczy, że oni odnieśli tutaj błogosławieństwo. Nie. Eliasz przeszedł od wielkiej odwagi do strachu bardzo szybko. Na górze Karmel był w stanie wyzwać do duchowej walki ponad 800 proroków, bala i Asztarty razem. Króla, lud Izraela, i on stał sam przed tymi wszystkimi ludźmi. Wiedział, że Bóg jest z nimi i miał odwagę i siłę. A później, kiedy usłyszał, jak Izebel mu powiedziała: Jutro zrobię to samo z tobą, co ty zrobiłeś z prorokami Baala. Tam jest napisane: I zląk się, wystraszył się i uciekł na pustynię. Znalazł się w depresji, w załamaniu, zniechęceniu i życzył sobie śmierci. Strach pozbawia nas wiary, odwagi. Kiedy po raz drugi Izrael stanął przed ziemią obiecaną 40 lat później, Bóg mówi do Jozłego: czyż ci nie przykazałem, bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy wierzysz, że Bóg będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz, gdzie jesteś w pracy, w domu, na wycieczce, na urlopie? Wierzysz, że Bóg jest i będzie z tobą? Nie bój się. Nie bój się. I ostatnią rzecz, którą chcę wspomnieć. List do Rzymian, 12 rozdział, wiersz pierwszy i drugi, mówi: Abyśmy składali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Strach przed całkowitym powierzeniem się w ręce Pana. Bo czasami ten strach taki jest irracjonalny. Co też Bóg może ode mnie chcieć? Gdzie on mnie teraz pośle? Nie wiadomo, co on dla mnie wymyśli, kiedy mu się tak całkowicie powierzę i oddam. Ale jeżeli dobrze znasz Boga, jeżeli ja dobrze znam Boga, jeżeli dobrze czytam Boże Słowo, to jakiś Ojciec ziemski chce dla nas źle. O ileż bardziej Ojciec, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. A więc składajmy ciała samych siebie. Deklarujmy to, że oddajemy Mu siebie jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Nie pozwól, żeby strach zamknął Twoje moje serce, przecież, no dobrze, ale jest taka dziedzina, której Jemu nie chcę oddać. Nie jestem gotów na wszystko, bo nie wiadomo, co On ode mnie jeszcze będzie chciał. Nie, On jest dobry. Jego wola jest dobra, miła i doskonała tam tak jest napisane nie musisz się bać. Drodzy, Hiob w trzecim rozdziale wierszu 25 księgi Hioba są napisane takie słowa: to czego się bałem przyszło na mnie. Wiecie, że strach i lęk, jakby patrzysz na przyszłość i ja sobie tak to wyobrażam, Hiob cieszył się tym całym błogosławieństwem jak Bóg go otoczył tym wszystkim, co miał, ale patrzył w przód, i gdzieś tam czaił się lęgi strach, obawa w jego myślach. Może to wszystko pęknie jak bańka mydlana. Otworzył drzwi dla przeciwnika przez lęk i strach. Zamiast ufać Bogu, słuchajcie, Bóg mówi tak, abyś patrząc w przyszłość, nie pozwolił strachowi otworzyć drzwi dla przeciwnika, ale patrząc w przyszłość, abyś wyznał z wiarą i z ufnością, nie będę się bał, gdyż mój Pan jest ze mną. Nie będę lękał się, bo mój Bóg jest ze mną, zatroszczył się o mnie i nigdy mnie nie zostawi. Prorok Izajasz tak mówi, nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. A inny wiersz mówi, nie bój się, ja cię wspomogę. Inny z kolei, nie trwóżcie się, nie lękajcie się. Wy jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej. Kochani, zaufanie, ufność, wiara Bogu i w Boga niszczy totalnie strach i usuwa z twojego i z mojego serca. Bo Bóg nie chce, żebyśmy się bali. Tego, co jest jutro, bali ludzi, bali, że coś może się Złego stać? Bóg nie chce, żebyś patrząc przyszłość, był pełen lęku, strachu, niepewności, co będzie jutro. Pamiętaj, Bóg jest Bogiem wczoraj, dziś i na wieki. Amen? Wczoraj, dziś i na wieki. Dlatego powstańmy, aby Bogu oddać chwałę. Aby, abyśmy mogli wyznać, i abyśmy mogli powiedzieć Panu: Ja ufam i nie będę się bał. Tak jak dziękowaliśmy Bogu. Tak siejmy, kończąc to zgromadzenie, drodzy. Może właśnie w krótkich, pojedynczych modlitwach. Zrób coś, zadeklarujmy coś, bo to jest przecież nasz oręż, nasza wiara, tarcza wiary, która jest wyznana naszymi ustami. Powiedz: Nie będę się bał, bo ufam Bogu. On jest moją tarczą, on jest moją ochroną. Czy chcemy to zrobić teraz? Czy chcemy Bogu powiedzieć i wyznać, że nie będę się bał? gdyż On tak mówi w swoim Słowie? Chcielibyśmy dokonać takiego dobrego wyznania. Jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem, zapraszam Cię, otwórz swoje usta tam, gdzie stoisz bez Jezu, zbaw mnie, przebacz mi moje grzechy, przyjmij mnie jako swoje dziecko, abym nie musiał się bać tego, co nadchodzi i abym nie musiał się bać dnia sądu, kiedy stanę przed Tobą, bo na pewno staniesz. I na pewno każdy z nas będzie musiał zdać sprawę przed nim ze swojego życia i z tego, co zrobiłeś z Jezusem, który umarł za Twoje grzechy. Na pewno. Panie, dziękuję Ci, że Ty nie chcesz, abyśmy się bali i lękali. Dziękuję Ci, że nie chcesz, abym Panie ze strachem patrzył w przyszłość. Panie, wyznaję, że to Ty powiedziałeś: Pokój mój daję Wam, nie jak ten świat. I dziękuję Ci, że Ty jesteś źródłem pokoju w moim życiu i w naszych sercach za to ci oddaję chwałę i cześć i uwielbienie amen